Witam. Tym razem chciałam pokazać sposób wyznaczania wielkości produkcji w modelu Cournot, w modelu duopolu Cournot. Gdy mamy zadania o następującej treści, popyt na rynku pewnego dobra opanowany przez dwie firmy przyjmuje postać. Ona jest tutaj zapisana, P wiadomo cena, Q1, Q2 wielkość produkcji poszczególnych firm i koszty całkowite obu firm mają postać i są wymienione. To są koszty całkowite pierwszej firmy i koszty całkowite drugiej firmy. I mamy bazować na tym pojęciu, zagadnieniu modelu duopolu Cournot. Gdy mamy wyznaczyć wielkość produkcji obu firm, w tym modelu duopolu Cournot, czyli w sytuacji, gdy nie mamy ani konkurencji doskonałej, ani pełnego monopolu, tylko mamy dwie firmy o jednakowych kosztach tutaj krańcowych, możemy wyznaczyć wielkość produkcji dla obu firm. Zaczynamy od tego, że każda firma, czy to jest w konkurencji doskonałej w monopolu, czy tutaj przykładowo w oligopolu, dokładnie w duopolu, ona chce osiągnąć taką wielkość produkcji, w której zysk będzie najwyższy. I każda firma maksymalizuje zysk, wyznaczając taką wielkość produkcji, dla której marginalny przychód równa się marginalnemu kosztowi. Obie te wielkości wyznaczamy jako pierwsze pochodne zarówno przychodu całkowitego, jak i kosztu całkowitego. I teraz przychód całkowity dla firmy pierwszej jest to iloczyn jak zawsze cena razy ilość i jest to faktycznie przemnożenie tego, co zastępuje nam cenę, czyli tutaj z funkcji popytu widzimy, że to jest ta wielkość zależna tylko od wielkości produkcji Q1 i Q2 i przemnażamy to razy wielkość produkcji Q1. Dalej idąc, jak przemnożymy sobie to, co mamy w nawiasie razy Q1, otrzymujemy tutaj nasze elementy po prawej stronie i jest to funkcja przychodu całkowitego dla firmy pierwszej, w tym modelu Cournot. Jeżeli chcemy dowiedzieć się, ile powinna produkować firma pierwsza w tym modelu, to musimy uzyskać choćby na początek lewą stronę naszego warunku, czyli marginalny przychód. Marginalny przychód firmy pierwszej jest to pochodna cząstkowa przychodu całkowitego względem Q1, czyli jego wielkości produkcji. A więc jest to pochodna, można ten zapis również stosować, tego, co jest tutaj w nawiasie, czyli przychodu całkowitego, który wzięłam stąd. A więc musimy popatrzeć, że w środku mamy nie tylko Q1, ale również Q2. To oznacza, że licząc pochodną cząstkową względem Q1, Q2 jest elementem stałym. A więc zostanie nam z tego Q1 powiedzmy usunięte, bo to jest tak jak 20 razy x i pochodna względem x, czyli to będzie 20. Tutaj z tego elementu pochodna względem Q1 będzie minus 2 razy Q1, ale do potęgi pierwszej, a z tego elementu, gdy traktujemy Q2 jako stałe, czyli mamy minus, z tego jest 1 razy ten element stały. Czyli tutaj, jak zobaczymy, wychodzi na marginalny przychód i jak widzimy, on, marginalny przychód jakby firmy pierwszej, zależy również od wielkości produkcji firmy drugiej. Tak samo musimy wyznaczyć marginalny koszt w tym modelu Cournot dla pierwszej firmy, a więc jest to pochodna cząstkowa funkcji kosztów całkowitych względem Q1, czyli jest to pochodna z tego elementu, będzie to po prostu piątka plus pochodna z elementu stałego, będzie to 0. Dlatego w tym momencie możemy powiedzieć, że marginalny koszt równa się 1 i jeżeli przyrównamy marginalny przychód do marginalnego kosztu, to w tym momencie ta lewa strona, powiedzmy tutaj naszej karteczki, musi się równać z marginalnym kosztem tej firmy,
która jest tutaj po prawej stronie, czyli wychodzi nam jakaś zależność, która musi zostać spełniona, żeby pierwsza firma mogła maksymalizować zysk. Tak samo postępujemy w przypadku drugiej firmy, która jest jakby równolegle funkcjonująca do firmy pierwszej. Czyli ona tak samo chce spełniać swój warunek na marginalny przychód równa się marginalny koszt i ustalać taką wielkość produkcji, która właśnie ten warunek spełnia, czyli pozwala to na maksymalizację zysku. Zaczynamy od tego, że przychód całkowity, znowu w przypadku teraz drugiej firmy, to jest cena razy wielkość produkcji i w tym momencie znowu w miejsce ceny wpisujemy równowartość ceny z popytu rynkowego, przemnażamy to razy wielkość produkcji i otrzymujemy zapis, który jest tutaj po prawej stronie, czyli każdy element przemnożony został razy Q do kwadratu. Musimy wyliczyć marginalny przychód dla drugiej firmy. Jest to faktycznie pochodna cząstkowa przychodu całkowitego względem Q2, czyli pochodna z tego elementu względem Q2, gdzie Q2 jest elementem zmieniającym się, a Q1 jest elementem stałym. Z tego wychodzi nam, tak jak widzicie, tutaj jest inny zapis, ale to dokładnie to samo oznacza, pochodną cząstkową. Z tego będzie 20, tutaj Q1 jest elementem stałym, czyli zostaje minus Q. Tu jest pochodna, z tego elementu jest 1 i pochodna z tego to jest minus Q2. I jeżeli patrzę na funkcję kosztu całkowitego dla drugiej firmy i mam z niego policzyć z tego kosztu całkowitego pochodną względem Q2, to wychodzi mi również 5, tak jak to było tutaj. I wówczas każda firma maksymalizuje zysk, tak samo firma druga, kiedy spełniony zostaje warunek, że marginalny przychód przyrównany zostaje do marginalnego kosztu dla tej firmy. I wówczas u nas ta tutaj ten element po lewej stronie musi być przyrównany do tego elementu po prawej stronie. Powstaje nam równanie. I teraz zarówno pierwsza firma, jak i druga firma chce maksymalizować zysk i warunkiem maksymalizacji zysku dla pierwszej firmy jest spełnienie się tego równania, a dla drugiej firmy spełnienie tego równania. A więc powstaje nam układ równań, gdzie pierwszym równaniem jest tutaj to po lewej, a drugim jest to tutaj to po prawej stronie. I teraz, jeżeli z tego równania wyciągniemy powiedzmy wzór na Q2, widzimy, tutaj Q2 zostaje 20 na drugą stronę, minus 2Q1 też na drugą stronę i zmiana znaku na przeciwny. To co zrobimy, to z tego równania pierwszego ten element, ile wynosi Q2, podstawiamy do elementu drugiego równania. Czyli zobaczcie, i mamy to równanie i w miejsce Q2 wstawiam 15 minus Q minus 2 razy Q. Co z tego otrzymujemy? Jak sobie dobrze rozpiszemy, to otrzymamy, że Q1 równa się 5. I właśnie tą ilość należy teraz, powiedzmy, rozwiązać do końca ten układ równań. Jeżeli już wiemy, ile wynosi Q1 i wynosi to 5, czy ja podstawię to do tego równania, czy ja podstawię do tego równania, jesteśmy w stanie określić, ile wynosi wielkość produkcji drugiej firmy. I ona jest dokładnie tutaj identyczna, czyli można powiedzieć, że zarówno pierwsza firma w tym duopolu Curno produkuje 5 sztuk, jak firma pierwsza i druga dokładnie tyle samo, czyli po 5 sztuk. I jeżeli w podpunkcie B mamy pytanie, po jakiej cenie będą przedsiębiorstwa oferowały swój produkt, czyli po jednej stałej cenie, każda z firm produkuje dokładnie swoją ilość, ale po stałej cenie ją sprzedając, po tej samej co konkurent, a więc w tym momencie miejsce tutaj wzoru na popyt rynkowy podstawiam Q1 jak i Q2 i otrzymujemy w tym momencie cenę równą 10 zł. Będzie to cena, po której zarówno pierwsza firma, jak i druga firma będą sprzedawały każdą jednostkę swojego dobra i jest to cena w tym momencie traktowana jako stała, ale przy tej wielkości produkcji, jaką te firmy produkują. Zostaje nam tylko określić, jakie zyski będą osiągane przez te firmy w
punkcie równowagi. W punkcie równowagi to znaczy w tym punkcie, gdzie one maksymalizują swój zysk. Równowaga w przypadku przedsiębiorstwa oznacza, powiedzmy, domyślnie maksymalizację ich zysków, a więc jeżeli chcemy się dowiedzieć, ile wynosi zysk pierwszej firmy, mnożymy cenę, po której ona sprzedaje, razy wielkość jej sprzedaży, a wcześniej jej produkcji, minus koszty, jakie ona ponosi. A więc w przypadku pierwszej firmy ona sprzedaje po 10 zł 5 sztuk i te elementy, które tutaj mamy, biorą się z podstawienia do funkcji kosztu całkowitego wielkości produkcji równej 5, bo tyle produkuje pierwsza firma. Dlatego jest minus 5 razy 5 i minus 8, bo to jest rozpisanie tej funkcji kosztów i to, co osiągnie, powtarzamy, powiedzmy, dla drugiej firmy, gdzie ona też chce osiągnąć możliwie najwyższy zysk, a ile on wynosi? Znowu mnożymy cenę stałą na rynku, tutaj akurat podaną jako 10, mnożymy razy wielkość produkcji drugiej firmy i odejmujemy od tego koszty całkowite, ale drugiej firmy, która ponosi koszty całkowite o następującej postaci. 5 razy 5 plus 6, czyli to jest 25 plus 6, czyli 31. Dlatego mamy następujący zapis. I teraz można by było tak powiedzieć, niby mamy dwie firmy produkujące dokładnie to samo wielkość produkcji, przypadek jakiś szczególny, mamy również cenę dla tych obu firm taką samą, ale każda z firm osiąga najwyższy możliwy dla siebie zysk, ale o innym poziomie. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy. Jeśli jest taka potrzeba, możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.